Dwa poziomy, trzy przesadzone i coś wielkiego. Znaczy, to już będzie droga do kolejnego świata. Dobra. To może być bardzo łatwe i bardzo trudne, patrząc na układ tego świata. Ten, 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 ten. I byłem od początku przekonany do tego minimalizmu trochę. Czy by na pewno to nie zrobi się nudne i tak dalej? Absolutnie nie. Infinitum. Spokojnie, to jest czas na... Mogę ruszać myszką na padzie, bo tak jestem dobry. Pady od PlayStation, tak? Mają myszkę, teraz nie ruszam myszki, zapomniałem o tym, że ja mogę tak robić. Że ja mogę w pełni na padzie robić wszystko. Spoko, 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 to jest dobry deal. To jest dobry motyw. Touchpady, dobra rzecz, tylko... No co, myszka to myszka, wiadomo, ale... Dwie rzeczy ustawić tu. Jakie rzeczy to mają być? Mam siebie na sobie samym ustawić? Ten brzdyczek na dole pozwala mi troszeczkę bawić się w rzeczy. Mogę ciebie przesunąć? Okej. I teraz... Okej. Czy mogę ciebie do ciebie? Mogę ciebie do ciebie. Mogę ciebie do ciebie. No tak myślałem od początku. Tylko było to, trzeba jeszcze to rozwiązać. Dalsza część. Mistrzostwo. Tutaj. Zielony jest taki. Znowu powtóreczka. Siebie w siebie chcemy. Dzyndzel. Niewygodnie strasznie. Jak wejdę do ciebie. Wejdę do ciebie, to jest na nic. Ktoś kogoś chce zjeść, tak myślę. Kto kogo chce zjeść? Co jeśli tak zrobię? Zapętlacie się. Nie mam szansy jakby na zrobienie czegoś, bo łatwo jest zacząć tak bez ruchu zostać. Niebieski przesunąć do środka, ale potem zielony przesunąć do środka zielonego. Nie. Dobra, zobaczmy co się stanie, jeśli ja... I ten zielony ze środka muszę wyciągnąć później dołem. Okej, dobra. I w taki sposób już coś mamy. I w taki sposób już coś faktycznie mamy. Zacznę w taki sposób, bo to mi wydaje się ciekawe. Żeby ciebie połknąć, bo jesteś wtedy w środku. Ale... No właśnie odwrotnie to trzeba zrobić. Żeby niebieski był w tobie. Muszę wrzucić niebieskiego do zielonego, ale potem zielonego ustawić w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Najgorsze, że ty jesteś... Okej, dobra, 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 dobra. Znaczy nie dobra. Właśnie nie dobra, bo co nie robię, to gdzieś utykam. W sytuacji, która wydaje się bez wyjścia. Mogę do nieskończoności przejść. Ale nie wydaje mi się, żeby to jakkolwiek było pomocne. Może jest później jakaś wielka zagadka za ten, jest cokolwiek, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Czuję się zablokowany bez opcji jakiegokolwiek ruchu. Jak ten jeden ruch znajdę, to będzie rozwiązane, ale... Jak podstawię kogoś pod ścianą, to jest potem zablokowany na resztę życia. Mogę wciskać ciągle niebieskiego do... Zielonego do niebieskiego, ale to mi nic nie daje. Wypchać ciebie dołem. I teraz wrócić do góry. I mamy, i mamy, i mamy, i tyle tego było, i tyle tej zabawy było. A nie mogłem nic wykombinować przez dobrą chwilę, po prostu nie mogłem. To oczywiście jeszcze nie koniec, ale no już najgorsze za nami, tak? Zdecydowanie najgorsze mamy za sobą. Teraz tylko doprowadzić to do wyjścia, czyli jakoś tego zielonego zabrać do środka zielonego, ale 30 kolejnych kroków miałem już zaplanowane, nie mogłem tylko ogarnąć, jak ten krok numer jeden sobie wykombinować. Ale już reszta nie powinna przynajmniej być zbyt dużym kłopotem, bo jak mówiłem, chcemy nakarmić ciebie. Co ciągle może być jeszcze zagadką. Jeśli nakarmię, was teraz wezmę do góry. Gotowe! Gotowe! Nie było tak źle, a nie mogłem. Zaciąłem się na chwilę na tej jednej prostej rzeczy, bo próbowałem robić coś innego. Zróbmy sobie w takim razie jeszcze te trzy... Trudniejsze wersje. Trudniejsze wersje akcji tego typu. Ta pierwsza luz, ta druga... Nie była trudna. Ale nie mogłem się złapać za to. Strasznie, strasznie, strasznie jakoś się zablokowałem. No ja tu... I ty tu, i ty tam, i tamten też, i tamten ktoś, i ktoś coś tam.
Jak to się dzieje, co my tu robimy? Pierwsze, co mam ochotę zrobić, to po prostu napchać tego do środka, co jest niczym kompletnie. Ma być ustawiony ktoś w zielonym na dole. Jak niebieski wrzucę do zielonego, czym to poskutkuje? Bo na razie testuję znowu różne rzeczy, co może powinienem się najpierw zastanowić, ale to wydaje się dobrą rzeczą. I później ciebie jakoś w dół zabrać, co chwilowo wydaje się troszeczkę niemożliwe. I żeby w dół zabrać, to musiałbym zielonego znowu wrzucić do zielonego jakoś, prawda? Więc jak ciebie wypcham teraz na prawo, to mam zielonego w zielonym, okej? Okay? I teraz jak ustawię to tutaj, to mógłbym... sobie to żółte wyciągnąć. Nie mam pojęcia, czy to jest dobry pomysł i czy to jest dobra myśl, czy cokolwiek. Ale wiem, że mogę coś takiego zrobić. I teraz dalej idąc, z powrotem zabrać sobie zielonego do niebieskiego. Nie wiem, czy to nie jest przekombinowane absolutnie, ale teraz mając się... potrzebuję dwa klocki w tym momencie. No właśnie, w takim razie, okej, okay, dobra, chwila. Tak myślałem, że mi coś nie pasowało w tym wszystkim i że coś kombinowałem bardzo, bardzo błędnie, gdy chyba już nie było nawet dużo do kombinowania. W sensie, żeby... no pomyślałem, żeby niebieskiego rzucić do środka, ale później pomyślałem, że to będzie na nic. Czy nie będzie? Czy będzie? No właśnie, jak niebieskiego rzucę do środka, to reszta jest do niczego. Bo... to mnie do niczego nie prowadzi. Na dobrej drodze, po prostu rozkminimy sobie, kto ma być w czym... pozwolę sobie zacząć od nowa. Mogę was kilku tak wyklonować? Nie wiem. Nie, czy to się tak da. Ale no to jest dobre miejsce startu, wydaje mi się. I teraz zastanowić się, kogo chcę mieć gdzie. Z zielonego miałoby sens wyrzucić kogoś dołem na to. Wyrzucić niebieskiego, w którym później będzie zielony. Ale to się tak bardzo paradoksuje, że... nie, mam ochotę po prostu poklikać sobie aż do skutku. Jeszcze raz spróbuję z ustawieniem żółtego na dole, ale ja go potrzebuję. I zielonego sobie wezmę. Nie wiem, jak niebieskiego sobie też wziąć. Okej, okay, jestem na bardzo dobrej drodze. Okej. Nie powiem wam, co zrobiłem. Jakby było to przetworzone, przemyślane, ale... 300 tysięcy kroków. Nie wiem, jak opisać ten cały proces powielania tego samego, co jest w tym samym. Ale trzeba było to zrobić tutaj parę razy. I możliwe, że z tymi kolejnymi zagadkami trzeba to zrobić będzie parę więcej razy. Ja muszę iść spać. Jabo, ja teraz się na chwilę obecną poddaję, wrócimy sobie do tych poziomów w następnym odcinku jednak. Na razie centrum świata. Zaraz, co się dzieje? Jak to ma działać? Jak mam to rozumieć? Mamy dwie drogi dalej z tego świata prowadzące. 0707. Jakby odbicia lustrzane. Wow. Alternatywne światy. Możliwe, że te 7 poziomów w przypadku obu to są te same 7 poziomów, ale odblokujemy sobie dwie wersje tego samego... co? Bardzo mnie to ciekawi, na razie jednak zacznijmy. Jaki jest motyw przewodni centrum? Centrum? Ty coś robisz? Mam cię wysunąć i wsunąć potem. Do tego się to sprowadza już... rozumiem. Już parę razy coś takiego sobie robiliśmy. Mhm. Nie wiem, czy dacie radę... okej. Wysuń i wsuń i tyle. Nie wiem, czy dadzą radę zrobić wystarczająco dużo ciekawego z tym. Już robią coś ciekawego, już robią. Dobra, macie mnie troszeczkę. Znaczy, nieważne, nie macie mnie wcale. Wykorzystujemy ten motyw centrum i tyle na razie. Ale już druga zagadka jest taka całkiem ciekawa. Jak poprzednie dwa miały jakieś takie większe motywy, tak? To jedzenie, ta pustka, to słapowanie. Trzy nawet światy. Tak tutaj wykorzystujemy...
coś troszkę innego, zaraz. Jakby to jest jedyna rzecz, jaką mogę zrobić, prawda? Prawda? A teraz dołem! No rozumiem, rozumiem, fajnie. W kółko wykorzystujemy to właśnie centrum, o którym nam mówią. Bardzo proste rzeczy z tym, ale tak trzeba się przyzwyczaić troszeczkę do tego, jak to działa. Aha. No właśnie, bo zawsze wychodzi to na środku, więc tak możemy się jakby zresetować, tak to przesuwając. No w tej chwili to nie jest ważne, gdzie to wysunę, którędy pójdę do wyjścia. Ważne, że wyjście będzie moje. Dobra, pierwszy zestaw przedstawienia mechaniki. 4x7. Uuu, to już czwóreczka nawet była, już większość tego świata jest za nami. Ale to są właśnie te dużo łatwiejsze poziomy. Teraz faktycznie będą nas testowali zagadkami co do tego. O co prosicie? Jedno, drugie i tyle, to czerwone ustawić na górze. I do tego się to sprowadza. Jak teraz ciebie wrzucę, wejdę dołem. I czy muszę coś... Muszę coś więcej zrobić. Muszę cię z góry wepchać. I teraz zrzucić na dół i będzie wszystko. Mhm. Bez jakiegoś trudu większego. Po prostu wykorzystanie tego samego w nieco trudniejszej sytuacji. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Ty mnie fajnie blokujesz, to jest zabawnie zrobione. Teraz chciałbym cię po prostu przesunąć, ale... O. Ale o. Ta ściana mnie bardzo zachęca, bo to takie zawsze miejsce, z którego można trochę sobie wykombinować. Jednak z takim twoim ustawieniem nie mogę za bardzo nic zrobić. I nie muszę nic robić? I tam to była tylko podpucha? Dobra, dobra. To już pierwsza rzecz, którą zauważyłem na tym poziomie, to właśnie było to rozwiązanie, ale potem... A może jednak coś więcej tu się dzieje? A może jednak to jest bardziej skomplikowane? Wcale nie było. Widzę, że mogę wejść z lewej strony i to po prostu znajdowanie drogi. Taki labirynt. I jedynie chodzi o wyjście do mety. Możliwe, że nic więcej nie trzeba tu robić. Wow! To dopiero taki świat przejściowy. Już mamy go zrobionego, jeśli chodzi o normalne rzeczy. Faktycznie obie rzeczy naraz się odblokowały. I... Klon, ojoj! Aha! Wchodzę tu, a zawsze wychodzę tam. Dobra, to idę do klona i lecimy sobie jeszcze z kolejnym światem, skoro to tak szybko idzie. Robimy to na razie na easy. I jak mówię, w kolejnym odcinku będziemy sobie główkowali tak potężnie. Mechanika teleportów i klonów, jak wrzucę do jednego, to zawsze będzie w obu. To ma gruby potencjał. Wszystko w tej grze, tak jak na razie twórcy wykorzystują dobrze, bardzo te wszystkie mechaniki. Dobra, więc tam były te referensy, tam były te zapętlenia. Tutaj mamy klony. Podobna rzecz, ale też, która będzie mogła doprowadzić nas do nowych rzeczy. I zawsze jeden jest tym prawdziwym, który... do którego prowadzą wszystkie inne klony, tak? Mhm. Zawsze skończymy w tym z tej strony, nieważne gdzie wejdziemy. Co oznacza, że możemy sobie to teraz fajnie wykorzystać. Wejść z lewej, wyjść z... wejść tutaj teraz z dołu. Piękne, piękne, piękne rzeczy. I... sprytna mechanika, sprytny system z tymi teleportami. Bo nie tylko są to teleporty, jak w innych grach logicznych może by było, ale no z wykorzystaniem tego... tych głównych zabaw, jakie ta gra robi. Mhm, jak ustawię cię raz do ściany, później nie mam wyjścia. Tamten jest prawdziwy, więc mogę cię wypchać do góry, jednak nie chcę cię wypchać do góry. Ale... ale co mogę zrobić? Nie mogę cię przesunąć w żaden sposób. Po prostu nic nie muszę robić, tak? Nic nie muszę robić i tyle. Ja tu tak myślę, ej, jaka to zagadka, o co mogą mnie tu prosić? Jakby trochę o nic się chyba nie proszą? Może jednak takie troszkę podchwytliwe i chodzi o... o drugą ścianę. Wydaje mi się, że tyle, dobra. Tak troszeczkę mi się zakręciło wszystko, ale teraz go jem. Mogę go wypchać z lewej strony, samemu wyjść gdzieś indziej i tyle, tak? Jest więcej elementów nawet niż mogłoby się wydawać potrzebne, więc tak... no próbuję szukać trudniejszego rozwiązania, gdy coś, co musimy wykonać, jest bardzo proste. Jasne, ty jesteś prawdziwy, ten, który tak się bardziej świeci, jest tym fałszywym. Mogę do ściany cię przytulić, żeby odbić. Potrzebuję tej kostki na lewą stronę, najlepiej niekoniecznie. Bo jeśli przesunę sobie to na środku, to w klonie też się to zmieni. Jeśli teraz... no tylko teraz nie wejdę do niego, to prawda. I go wysunąć również nie mogę. W żaden sposób, ze środka teraz. Mhm. I to chyba będzie tyle. Też z wykorzystaniem tego środka poprzedniego.
Teraz chcę wejść z lewej strony do ciebie. Ciekawi mnie, co się stanie, jeśli... Nic się absolutnie nie stanie. Wydaje mi się, że to może być już rozwiązanie tego wszystkiego. No chyba ustawić do góry, tak? Po prostu z góry cię popycham i jest rozwiązane. Jest rozwiązane, dobra. Troszkę chaotycznie, ale miałem cel, wykonałem go. Tylko tak... No w chaotyczny sposób, że ciężko było mi coś mówić z konkretnego po drodze. Byłem za bardzo skupiony na dochodzeniu tego rozwiązania, które widziałem w głowie i jak to z głowy przenieść na ekran. Dokładnie, gdy cały czas te sokobanowe podstawy tutaj mamy. Jestem w środku i na zewnątrz, dobra, świetne. Mamy klony w bycie w genialne, geniusz się teraz na ekranie dzieje. Ale rozwiązanie tego może być tak proste jak wejść i wyjść. Było. Pokazujemy nam po prostu, że te zapętlanie może być też z klonami naraz jednocześnie piękne. Ten system rekursyw, klonów i wszystkiego teraz mamy jednocześnie. Dobra. I ten mały i ten duży są prawdziwe. Ten jeden jest klonem. Klona mogę ustawić sobie w jakimś miejscu, jakbym chciał. I prawdziwego ustawić w jakimś miejscu. Zacząć od... Tak. Już chyba rozwiązałem. Jak mówię, popatrzeć się. I tak będzie najlepiej. Pucham cię do dołu, powiedziałem. I ciebie na prawo i ktoś do mnie... Nice. Jak się tak od razu zaskoczy pierwsza sekunda i widzisz już rozwiązanie w swojej głowie, to bardzo, bardzo fajne uczucie. Jak masz te super dziwne, powiedzmy, mechaniki tej gry i tak dojdziesz do rozwiązania ich, to jest bardzo, bardzo miłe po prostu uczucie. Ciebie tu ściana blokuje, bo prawdziwego ściana blokuje. Ale... Jak ciebie mógłbym... Co jeśli ciebie wysunę? Okej? Okay. Cokolwiek się stało w związku z co? Ty za... Okej. Ale... Tak mogę się... Wpycham cię, tak szukałem sposobu, żeby cię wepchać do środka. I szczerze mówiąc, sposób znalazł się troszeczkę sam. Ale ważne, że zrobione, tak? Ważne, że zrobione i... Uwielbiam poziom trudności tej gry, bo główne zagadki są naprawdę proste, a jak ktoś chce wyzwania, tak, ma zawsze opcję. Jeśli chcesz się pomęczyć z czymś trudnym, proszę, jest tutaj wszystko dla kogoś, kto chce wyzwanie, ale jeśli się chcesz robić coś innego, nie masz czasu, cokolwiek, chcesz troszeczkę progresować, masz serię takich wygodnych zagadek, które cię uczą. Bardzo mądrze jest to zaprojektowane. A w tej chwili jestem kompletnie bez czasu na cokolwiek, nawet na oddychanie, ale... No to dlatego fajnie, że mogę sobie tak pograć zagadki, które nie będą na pewno czymś, na czym da się zaciąć. Co chcecie dokładnie ode mnie? Wejdź do tego zielonego... zjeść go trzy... Zaraz. Nic nie rozumiem. Ciebie połknąć z góry. Dobra. Ale jak któregoś na prawo wyć... Dużo połykania. Dużo połykania. Wow. Mój mózg wybuchnął 5 razy w ciągu 5 sekund. I na wybuch... Mój mózg wybucha dźwiękami nie boom, a wow, więc mogliście to słyszeć parę razy. Jak wybuchał po prostu tak... To tak fajne, to było tak dobre jak się... Jak się działo na ekranie, tak... O, to działa, to działa! Jakie satysfakcjonujące do oglądania to było dla mnie. Okej. I pewnie... Jakby satysfakcjonujące, ale wiem jak bolesne będzie, gdy będę próbował robić zagadki te bardziej wymagające później. Mogę tak was sobie popychać. Okej. Mogę wejść do dużego gdzie chcę. Jest... popchać go. Mogę w... Co to zrobi dokładnie? Zaraz, jak wrzucę ciebie tutaj... To nieważne, co? Ale... Jesteś teraz tam w małym... Tu jest tu duży... Tak, teraz jest ten prawdziwym, więc jeśli wrzucę do niego coś ze strony lewej... To sobie tak ładnie go przepcham na lewą ścianę. Teraz jestem razem z nim. Tylko teraz dużego trzeba przez klona przerzucić? Bo to działa! Bo to nie działa troszkę. Dobra, jeszcze raz. Dla zrefreszowania się. Ty jesteś prawdziwym, więc jeśli umieszczę cię na lewo, to będziesz po lewej stronie. Okej.
I teraz muszę dużego, znaczy klona, wrzucić w to samo miejsce, co nie powinno być trudne, bo jeśli wypcham go na prawo, to będzie przy wyjściu. Tylko samemu teraz muszę, znaczy nic nie muszę. Nic nie muszę, bo poziom jest zrobiony. Nie... nie taki najgorszy, cokolwiek tam na końcu się działo. Dobra, ta piąteczka, jeszcze cztery. To jest taki chyba świat największy, jak na razie do tej pory, za tą ilością pobocznych akcji, tak mi się wydaje. Co jest z jadaniem? Czymś się różnicie, że macie białą obwódkę, czy tylko... Aha, tym, że niektórzy z was stoją na wyjściu. Klony są nieruszalne, co jeśli przepcham was? Wychodzicie w innej pozycji. A jeśli raz was jeszcze przepcham, okej. Znaczy, z drugą stronę teraz i... W drugą stronę teraz, tak? I jeszcze... Jak to zrobić? No bo to mi ich daje wszystkich, tak? A! Jeden. W tą stronę. Nie w sumie. Tak w sumie. Zabieram was, przepycham ciebie. Lecę... Może być i tak. Mogę już się popchać po koniec, bo to nie ma znaczenia. Ważne, żeby zabrać jednego. Nie zabrać go za daleko. No ale tak po jednym to i tak działa. Dobra, to jak z jakiejś gry... z Actronixów, jakieś Opus Magnum, czy z tym mi się kojarzyło, taka machina, która działa, a musisz tylko jakby naprawić troszeczkę taki mechanizm, poprawić coś tam w nim, gdy już sama maszyneria była tak na starcie nam pokazana, gotowa. Mhm. No tutaj mogę zacząć to w dwie strony, ta strona kompletnie nie ma sensu. Co jest w środku ciebie? W środku ciebie jest klon. Czy to polegam na czymkolwiek? To jeszcze nie jest wyjście, czy jest wyjście? Muszę mieć klona na dole. Jeśli klona po prostu wrzucę na dół, muszę coś jeszcze robić? Muszę, bo jestem teraz w... prawdziwym. Okej. Okej. Tak to się zaczyna. Nie widzę tutaj zbyt wielu opcji, ale może coś trzeba zrobić z tym faktycznie. Mogę klona wyrzucić na zewnątrz. I potem prawdziwego, teraz po prostu kombinuję sobie. Nie wiadomo co. Ale chyba na starcie... Jeden co mogę zrobić to wejść do środka. Nie wiem po co i dlaczego to robię. Jakby tutaj mogę dużo kombinacji z tym sobie wykonać. Ale nie wiem czy cokolwiek one mi dają. Bo to jest klon. Bo to jest klon tutaj. I z klona ja nigdy nie wyjdę. No pierwsze co się rzuca w oczy to ustawić klona tam, ale właśnie w tym rzecz, że to nie ma być klon. A to mam być ja w środku. Jest opcja. Jeśli ciebie dam pod ścianę do pomocy po prostu. Ciebie tylko w innym miejscu, w innej pozycji musimy. Żeby dało się cały czas dół, górę ruszać. Ten niebieski klocek nie jest jakby typowym klockiem do zagadek w tej grze, a takim... Robimy sobie z niego otoczenie, robimy sobie z niego ścianę. I do tego się to sprowadza. I teraz mogę zjeść całego, jakby nie mam pojęcia, czy robię cokolwiek dobrego. Ale robię cokolwiek dobrego, robię dokładnie to, o co chodzi. Piękne. To było strasznie satysfakcjonujące do rozwiązania. Proste, jakby, bo było bardzo mało ruchów, ale trzeba po prostu było wykonać coś bardzo interesującego, żeby wygrać. I jeszcze dwa poziomy tego świata sobie będziemy chcieli zrobić tutaj. Niebieski, dziura, pustka bardziej, otchłań. Co muszę zrobić? Aha! Uważać na nieskończoność. Okej? Ale to chyba jest bardzo łatwiutkie, byle nie wyskoczyć. Bo teraz skakuję do środka razem z tobą. Teraz ze środka... są jakieś ściany tutaj? Są ściany tutaj, spoko. W środku siebie przesunę, wykorzystuję to miejsce, żeby rozwiązać sobie wszystko. I teraz już rozwiązanie jest pięknie w tym momencie nasze. Uważać na to, żeby nie wyskoczyć do nieskończonej kosmicznej pustki. Fajne. Każda zagadka tej gry jest tak kreatywna. Jak też ktoś projektuje takie zagadki, można się zastanawiać. No krok po kroku. Trudniejsza wersja tego, czy mogę wyjść i wejść. Nie mogę. Jak wejdę do nieskończoności, to jest game over kompletny. Przynajmniej na razie tak to wygląda. Dwie rzeczy ustawić tutaj. I za pomocą klona, teraz ustawiając rzeczy na środku, korzystając z tych... Spokojnie. Działa. Popchać ich do dołu. Ale światło mamy gotowe kolejne. Nie chciałem tu wskakiwać w sumie.
Ale jeszcze jedną taką zagadkę, żeby nie zostawiać was z pustymi rękami. Jedną z takich trudniejszych rzeczy możemy jeszcze teraz się zająć. Dużo akcji z klonami, mogę was z góry muszę. I w taki sposób to jedyna opcja, żeby was wyciągnąć, to oczywiście nie daje mi zbyt wiele. Ale mogę sobie popołykać was trochę. Tak? Czy nie? Jakby? Co jeśli połknąłbym was wszystkich? Aha, no właśnie, tą ścianą nie mogę połykać. Okej. To jest na pewno bardzo proste. Tylko teraz przeszkadza mi, że nie mam miejsca do manewrowania za bardzo, żeby łykać ich wszystkich przez to, jak są ustawieni. Bo ja potrzebuję je być jakoś na dole. Jakby nie mogę nic. No bo połknę go sobie i co wtedy? Chyba to będzie tyle? To może nie być tyle. Ale biorę go sobie na dół, tak, i mam ciebie rozwiązanego. Pierwszego. Mogę w taki sam sposób połknąć sobie drugiego. Wyciągnąć ciebie górą. I fajnie. Tylko teraz, jakby zrobić to samo, nie będąc stratnym za bardzo. Znaczy nie wiem, czy restart był potrzebny. Po prostu miejsca tutaj nie ma na jakieś ruchy konkretne, żeby potem do góry cię z powrotem przesunąć. I... No i co dalej, tak? Gdy jestem w takiej sytuacji. Aha! To dalej. Mogę w nieskończoność ich sobie zamieniać. Dobre! Tak, okej. Tak myślę, się troszeczkę przyblokowałem, co mam zrobić? Nic masz nie robić, bo to tak naprawdę jest rozwiązane samo. Znowu szukałem trudniejszej zagadki, gdy rozwiązanie już było, już tylko czekało na mnie. Super. Więc jestem przerażony na myśl o kolejnym odcinku, gdzie nie będziemy jeszcze transferowali. Nie będziemy jeszcze tego robili. Ogólnie 90 zagadek z 350. Tak załóżmy, że z 400. Powiedzmy, że prawie 1/4. Z 350 to ponad 1/4. Ale łatwiejszych zagadek, więc prawie. Hardkorowe zagadki z tego świata. Hardkorowe zagadki z centrum. I jeszcze parę zagadek hardkorowych ze świata nad centrum. To będzie nasz cel na odcinek kolejny. Mam nadzieję, że dam radę. W tej chwili... Mówię wam na razie, ta gra jest cudowna. Progres niezły, ale... Tak, to był czas na progres, na nowe mechaniki, poznawanie. W kolejnym odcinku będzie czas na rozwiązywanie tego. Spróbujemy coś wykombinować sobie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Chłodno, na razie.